Ostatnie okazje w sklepie Jubiler Monika. Złota biżuteria, celebrytki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki, bransoletki, wisiorki, złote obrączki do 30% taniej. Biżuteria srebrna nawet za pół ceny. Zegarki znanych marek z rabatami do 20%, a w promocji złote kolczyki tylko za złotówkę. Jubiler Monika w Galerii Kalisz zaprasza. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Wtorek, 7 dzień sierpnia, Witold Torbiarczyk. Witam Państwa, czas na magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji. Kaliscy strażacy wrócili z misji w Szwecji. Ogrom naprawdę tego zdarzenia, no nie widziałem takiego zdarzenia dużego. Co z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii? Które miejsce będzie miało, my nie wiemy, dlatego że jest teraz czas odwołań. Patriotyczny koncert w Szczypiornie. A przed nami szczegóły informacji. Rozpoczynamy. Są bohaterami nie tylko dla swoich rodzin, kolegów z komendy w Kaliszu, ale i setek mieszkańców miejscowości Karbole w Szwecji. Robert Radziszewski, Daniel Więckowski i Tomasz Olszewski, trzej strażacy z PSP Kalisz, wrócili wczoraj do rodzinnego miasta po dwutygodniowej misji gaśniczej w Skandynawii. Ognia, z jakim walczyli, nigdy wcześniej nie widzieli tu u nas. Momentami było bardzo niebezpiecznie. O swoich przeżyciach opowiedzieli dziennikarzom i kolegom strażakom, którzy przywitali ich przed strażnicą. Równo o 17:00 z eskortą motocyklistów wjechali na sygnałach na teren komendy przy Nowym Świecie. Witani przez kolegów i przełożonych z honorami jak prawdziwi bohaterowie. Kawał drogi. Wjechałeś. Dwa tygodnie temu, 20 lipca, nikt z nich by nawet się nie spodziewał tego, że idąc rano do pracy wrócą dopiero po dwóch tygodniach. Pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła, możliwość wyjazdu, że tak powiem, w realistycznych warunkach. Przećwiczyć te zagadnienia, które dotychczas były zazwyczaj w ramach ćwiczeń realizowane. Po twarzach strażaków widać satysfakcję z wykonanego zadania, ale i ogromne zmęczenie. Panowie, to może na początek zmęczeni? Jak widać, prawdopodobnie jesteśmy zmęczeni. Tym bardziej droga trwała powrotna aż 3 dni. Na promie troszeczkę się przespaliśmy. Dzisiaj od godziny pobudka o 4 rano, krótka odprawa. Trudy podróży nie mogą się równać z wysiłkiem, jaki włożyli w walkę z ogniem tam na miejscu. Skala żywiołu była dla nich dotąd niespotykana, a i warunki, w jakich musieli pracować, całkiem nowe. Już po drodze, jak jechaliśmy, zauważyliśmy, że no jest tylko las i nic więcej. I ogrom naprawdę tego zdarzenia, no nie widziałem takiego zdarzenia dużego. Najtrudniejsze w całej tej akcji to było dostosowanie sprzętu z szwedzkiego z naszym, ukształtowanie terenu oraz duża ilość głazów, kamieni nagromadzonych w lesie, gdzie nie można było wchodzić, ponieważ groziło to uszkodzeniem człowieka, ranami, obrażeniami. Jak dodaje starszy sekcyjny, ratowali nie tylko mienie w postaci lasu, ale i domostwa ludzi. Linia obrony, którą postawiliśmy, była w sąsiedztwie kilku kilometrów od miejscowości. Około 100 domów, wszystko drewniane, także bardzo duże zagrożenie dla ludzi. Jakiś taki bezpośredni kontakt z tubylcami, tam z tymi ludźmi, było czuć tę wdzięczność? To znaczy tak, ta miejscowość została ewakuowana wcześniej, także z nimi nie, ale wdzięczność Szwedów bardzo było czuć. Już jak przyjechaliśmy, Szwedzi nam dziękowali, to na pewno było widać w telewizji,
I tam na miejscu też śledzi i jedzenie nam przynosili i na strefie tam, gdzie pracowaliśmy, przywozili nam jedzenie, jak tylko mogli, pomagali. Sprawna komunikacja z tamtejszymi strażakami była równie ważna, co dobre wyszkolenie i niezawodny sprzęt. Szwedzi bardzo dobrze mówią w języku angielskim. My akurat trochę słabiej od nich, ale jakoś potrafiliśmy się z nimi porozumieć. Nasze dowództwo z Warszawy bardzo dobrze biegle po angielsku, także oni nam później przekazywali to, co Szwedzi im, i nie było żadnego problemu. Praca była ciężka, walka z ogniem czasami nawet 24-godzinna bez przerwy, a momentami było naprawdę niebezpiecznie. Duży pożar, bardzo duży. Akurat do naszego pojazdu, no ja wiem, 50 metrów doszedł ten pożar. No, tak jak dowódca mówił, udało się złapać i nie przeszło to na tą miejscowość. Były też momenty wzniosłe i niespodzianki prosto z dworu królewskiego. Polskich strażaków odwiedziła sama księżniczka Wiktoria. Niestety w tej sprawie kaliscy strażacy mieli sporego pecha. Mieliśmy takie zmiany. Na początku no więcej, tam ponad 24 godziny non stop. Później po 12, no i akurat chłopaki z innej zmiany, nie? Trafili na wizytę tej księżniczki. Strażacy mieli stały kontakt telefoniczny i internetowy z rodzinami. Te wspierały ich w trudnych chwilach, a teraz mogą być dumne ze swoich bohaterów. Strażacy w nagrodę dostali 3 dni wolnego. Później powrót do walki z ogniem, może już nie z tak dużym, ale z równym zaangażowaniem i sercem. Władze miasta nie dają za wygraną i już po raz czwarty ogłaszają przetarg na remont nawierzchni głównego rynku. Czy tym razem znajdzie się firma, która za 10 milionów złotych znacznie odnowi płytę rynku? Do tej pory ofert było niewiele, a jeśli już, to były o 30% za drogie. Projekt rewitalizacji rynku zakłada m.in. wymianę nawierzchni na płyty granitowe, fontannę posadzkową, miejskie poidełka, nowe ławki, nowe oświetlenie i iluminacje, a ponadto wyeksponowanie zbiornika tzw. żąpi odkrytej przez archeologów w centralnej części placu. Pierwszy przetarg na te prace ogłaszany był już w marcu, 2 kolejne w czerwcu i lipcu. We wszystkich płynęła jedna oferta szacująca inwestycje na 14 milionów złotych. Przy czwartym podejściu nie zmienia się zakład. Dany termin zakończenia robót to połowa 2019 roku. Nie zwiększyła się też kwota, jaką miasto chce na ten cel przeznaczyć, czyli blisko 10 milionów złotych. Oferty można składać do 21 sierpnia. Prace według początkowego planu miały rozpocząć się wraz z początkiem września. A teraz groźny wypadek. Na ulicy Poznańskiej w Kaliszu wczoraj przed godziną 15 zderzyły się Fiat i Opel. 2 osoby zostały poszkodowane. Do wypadku doszło na odcinku między Aleją Wojska Polskiego a ulicą Rycerską. Kierujący Fiatem Panda, 74-latek z Kalisza, jadąc ulicą Poznańską w kierunku centrum miasta, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z Oplem, którym kierował 39-letni kaliszanin, informuje podkomisarz Witold Woźniak, oficer prasowy kaliskiej policji. Siła zderzenia była na tyle duża, że w obu pojazdach wystrzeliły poduszki powietrzne, a podróżujące autami osoby uderzyły głowami w przednią szybę. Kierowca i pasażerka Fiata trafili do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Sprawa trafi do sądu. Już rok blisko 400 kaliszan czeka na informację, czy ich nieruchomość otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Aby w ogóle zakwalifikować się do programu, każdy z chętnych mieszkańców musiał wydać 200 zł na konieczny audyt. Miasto znalazło się poza listą rankingową projektu, a do tego odrzucono jego odwołanie. W sprawie interweniuje Marzena Wodzińska, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Mieszkańcy Wielkopolski mieli szansę otrzymać dotacje na inwestycje w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Środki finansowe przekazywane są w ramach naboru z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioskodawcami były jednostki samorządu terytorialnego, które aplikowały o dotacje dla swoich mieszkańców. Osoby fizyczne mogą otrzymać nawet 85% dotacji do takiej inwestycji. Nabór wniosków w Kaliszu trwał tydzień, a
i tak zainteresowanie było ogromne. Ostatecznie zakwalifikowano 371 nieruchomości. Każdy z właścicieli zapłacił 200 zł za wykonanie audytu, który był konieczny, by złożyć wniosek. Niemniej na chwilę obecną od 2 miesięcy stan jest taki, że tego dofinansowania Kalisz formalnie nie ma, nie znajduje się na pozytywnej liście rankingowej, czyli de facto Kaliszanie te swoje pieniądze stracili. Na liście rankingowej znajduje się 18 samorządów, które bez problemu dofinansowanie otrzymają. Kalisz znalazł się na pechowym 19. miejscu. Odwołanie miasta niestety rozpatrzono negatywnie. Teraz trwają kolejne procedury odwoławcze. Pula na dofinansowanie tego projektu, jaką zarząd województwa przeznaczył i ogłosił, to 93 miliony złotych. Dla gminy Czajków, czy Odolanowa, czy Ostrzeszowa kwoty dofinansowania są rzędu 5-6 milionów złotych. Miasto Kalisz też, składając swój wniosek, zawnioskowało dofinansowanie wielkości 6 milionów złotych. Znalazło się pierwsze pod kreską. Które miejsce będzie miało, my nie wiemy, dlatego że jest teraz czas odwołań. Marzena Wodzińska w maju złożyła wniosek do marszałka o zwiększenie funduszy na ten cel. Ja chciałbym powiedzieć, zapewnić Kaliszan, że nie zostawimy ich samych z tym problemem, tak jak zostawił ich pan Sapiński z panią Pawliczak, którzy razem na konferencji prasowej, uśmiechając się, reklamowali tą szybką procedurę pisania na kolanie. Czy Kalisz otrzyma dofinansowanie? Odpowiedź powinniśmy poznać do końca sierpnia. Nie każdy pracownik może liczyć na taką przychylność ze strony swojego szefa. Prezydent Grzegorz Sapiński zarządził, że w upały jego podwładni będą pracować o godzinę krócej. Nie stracą przy tym nic z wynagrodzenia. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta, jeśli temperatura powietrza przekroczy 30 stopni Celsjusza, to wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego będą pracować godzinę krócej. Jedni wcześniej skończą pracę, inni później do niej pójdą, tak by w rezultacie urząd pracował bez przeszkód w normalnych godzinach 7.30, 15.30. Takie zarządzenie obowiązuje od 2 do 10 sierpnia. Urzędnicy, nawet jeśli będą pracować krócej, to nie stracą nic ze swoich wynagrodzeń. Dzięki niedzielnemu koncertowi Kaliskiej Filharmonii na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej można było nie tylko posłuchać pięknej polskiej muzyki, ale także pogłębić patriotyczną refleksję. Muzyczne wydarzenie pod hasłem Szczypiorno u źródeł niepodległości było jednocześnie uroczystym finałem letniego festiwalu, w ramach którego odbyło się 7 koncertów w różnych zakątkach południowej Wielkopolski. Od wielu lat czcimy pamięć legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy 101 lat temu byli internowani właśnie tutaj w Szczypiornie. Dokładnie rok temu modliliśmy się o spokój ich dusz pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Janiaka. Złożyliśmy im także hołd apelem pamięci. Przypomniał wszystkim pułkownik Ryszard Czapracki, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Jesteśmy dumni zarówno z działalności ośrodka w Szczypiornie, na terenie którego gościmy, jak i naszej orkiestry, dodał Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, witając gości i melomanów w niedzielne popołudnie. Dzięki temu muzycznemu wydarzeniu można było jednocześnie celebrować 100-lecie odzyskania niepodległości i uczestniczyć w pięknym finale 11. Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski. W wykonaniu kaliskich harmoników pod dyrekcją Adama Klocka na początku koncertu zabrzmiała serenada na smyczki Mieczysława Karłowicza. Później zaś do fortepianu zasiadł pianista młodego pokolenia Piotr Kosiński, by zagrać urzekające pożegnanie ojczyzny, czyli koncert fortepianowy E-moll Fryderyka Chopina, który za chwilę na zawsze miał opuścić swój kraj. Miałem przyjemność wystąpić już z koncertem E-moll w zeszłym roku podczas Święta Niepodległości 11 listopada w Częstochowie. Także to jest jeden z takich właśnie utworów, który mi się bardzo kojarzy z tym świętem. No i jest to jeden z moich najbliższych mi utworów. Od najmłodszych lat byłem nim zafascynowany i bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj wystąpić. W
finale zaś orkiestra przeniosła melomanów na Orawę, do współczesności, wraz z muzyką zawsze wzbudzającą największy entuzjazm publiczności, zmarłego przed 5 laty Wojciecha Kilara. Urokliwy koncert polskiej muzyki romantycznej, neoromantycznej i współczesnej nie tylko dostarczył wielu wzruszeń, ale także godnie podsumował wyjątkowo udaną 11. już edycję letniego festiwalu organizowanego przez Kalicką Filharmonię. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak liczna publiczność odwiedzała nas, na przykład Pałac w Śmielowie, tam gdzie ja dwukrotnie miałem możliwość występować, czy synagoga w Ostrowie były naprawdę wypełnione do ostatniego miejsca, także to bardzo miło, że mimo również Mistrzostw Świata, które z pewnością były pewnym elementem takim odciągającym od muzyki, a bardziej w stronę piłki nożnej, ale jednak znaleźliśmy tych, którzy chcieli jeździć i to były osoby, co trzeba powiedzieć, które wielokrotnie przyjeżdżały, czyli prawie w każdy weekend były też również takie osoby, które były z nami niemal za każdym razem. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski znów mogła zabrzmieć piękna muzyka w wykonaniu znakomitych formacji kameralnych, zarówno w plenerze, jak i w pięknych wnętrzach, nie tylko w Kaliszu, w Ostrowie czy Szczypiornie, ale także w pałacach w Dobrzycy i Śmielowie oraz w kościele w Chełmcach. A na koniec czas na portal faktykaliskie.pl. W lasach można spotkać nie tylko cuda przyrody, ale i rzeczy, które odkrywają tajemnice ludzkiej natury. Leśnicy z Antonina spotkali w lesie mężczyznę przebranego za kobietę. Na głowie miał perukę, sukienkę, na nogach miał wysokie szpilki. Gdy leśnicy nawiązali z nim kontakt, ten im się odgrażał, próbował rozjechać, a później uciekł, rozbijając swój samochód. Szczegóły tej niecodziennej przygody na portalu faktykaliskie.pl. A my kończymy wtorkowy magazyn miejski. Już za chwilę szczegóły prognozy pogody. Dowiemy się, czy czekają nas prawdziwe upały. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór pogodny, na termometrach 25 stopni, na barometrach 999 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Noc z zachmurzeniem całkowitym i 20 stopniami Celsjusza. Środa upalna, od rana pochmurno, później rozpogodzi się. Na słupkach rtęci w południe 32 stopnie, wiatr umiarkowany.